Solec nad Wisłą to niezwykle urokliwe miasto na skraju województwa mazowieckiego. Część inwestycji powstaje tu ze wsparciem środków właśnie z samorządu województwa mazowieckiego. Od małych zadań takich jak chociażby jak Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, jest to taki sztandarowy program samorządu województwa mazowieckiego poprzez program Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, po duże zadania chociażby takie jak w poprzednim roku realizowane między innymi na terenie miasta i gminy Solec nad Wisłą wspólnie z dwoma gminami, z Rzeczniowem i z Ciepielowem, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Z inwestycji w fotowoltaikę skorzystali zarówno mieszkańcy gminy, jak i instytucje publiczne, gdzie również OZE znalazło swoje zastosowanie. Kwota dofinansowania to blisko 4 miliony złotych. Między innymi ratusz, który znajduje się za nami, to również remont tego ratusza sukcesywnie co roku dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego, jak również z mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ale idąc dalej, te środki, które pozyskujemy z samorządu województwa mazowieckiego, to między innymi rozbudowa infrastruktury sportowej, chociażby w tym roku remont, przebudowa kortu tenisowego, budowa trybun przy boisku. Miejscowy urząd dostał 50 tysięcy złotych dofinansowania na inwestycje renowacji ratusza z XIX wieku. Na terenie miasta gminy Solec nad Wisłą znajdują się drogi wojewódzkie, kilka dróg wojewódzkich i chociażby nowy ślad drogi 747, nie tak dawno oddany do użytkowania. Kwota, którą przeznaczył samorząd województwa, to jest blisko 70 milionów złotych. Remont dróg wojewódzkich takich jak droga 754, między innymi ta droga wjazdowa do Solca. Miasto i gmina Solec nad Wisłą w partnerstwie z samorządem województwa mazowieckiego realizuje również projekt pod nazwą Mazowiecki Program Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do Nauczania Zdalnego. W ramach tego projektu gmina dostanie pakiet sprzętu w postaci zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora multimedialnego czy monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.